Cześć, pozdrawiam Was ze swojego ogrodu. Chciałem Wam dzisiaj pokazać bardzo ciekawy fenomen tutaj. Popatrzcie, tu jest taki duży krzak cisu. On ma około 1,5 metra wysokości. To jest taki mieszaniec ogrodowy Hicksi. I popatrzcie, przez kilka lat żył sobie tu spokojnie, choć rzeczywiście sarny, niektóre cisy, które sadzę wokół domu, mi niszczą. A tego totalnie po prostu rozszarpały na kawałki. Poskubały, poobgryzały, pozostawiały bardzo dużo pędów tutaj. Sarna jest w ogóle strasznym problemem dla ludzi, którzy mają nieogrodzone ogrody, dlatego że ona zżera różne gatunki i bardzo często rzuca się na te, którego mamy tylko jeden okaz. Sarna jest takim botanikiem i sobie próbuje różne rzeczy. Ja rozumiem, że jak miałem 5 cisów, to sobie mogły próbować, natomiast teraz mam ich pełno i dalej one po prostu, te cisy mi tutaj obskubują. Przy domu się chyba pohamowały, bo blisko domu bały się. Nie wiem, z czego to wynika, bo cis jest rośliną niezwykle trującą, strasznie trujący na przykład dla koni, a właśnie zwierzyna płowa go potrafi trochę podjadać. I nie wiem, czy robią to jako lekarstwo, czy po prostu... a może się mściły? Ja mam taką teorię, że jedna z saren z tego stada zjadła cisa i umarła. I one po prostu sobie przekazały tą informację, że jest to drzewo niebezpieczne i przyszły go zniszczyć, bo często właśnie mam wrażenie, że coś robią specjalnie. Czasem jak się, popatrzcie, całe gałęzie pozostawiały. Czasem jak się zostawi jakieś drzewo na takiej otwartej przestrzeni, jak tutaj na przykład, z takim ładnym, prostym pniem, to przychodzą właśnie rogacze i sobie rogami wtedy właśnie obcierają, porożem obcierają takie pojedyncze, tu akurat nic nie ma posadzonego, ale takie pojedyncze po prostu wystające pnie, tak jakby wykonywały pracę, jakby przychodziły rano do pracy i ich celem było niszczenie lasu, bo po prostu one uważają drzewa za wrogów, wolą mieć takie polany otwarte, gdzie będą się pasły, a takie miejsca zarośnięte są dla nich po prostu bezwartościowe, więc przychodzą pracować i niszczyć drzewa. To po prostu, ale naprawdę mnie fascynuje, co się tu wydarzyło w zimie, co się tu stało, tak?